Jacek Protasiewicz, Unia Europejskich Demokratów. Dziękuję, panie marszałku. Wysoki Sejmie, ja również w oparciu o artykuł 184 chciałbym poprosić o przerwę i o zwołanie Konwentu Seniorów, ażeby uzupełnić dzisiejszy porządek obrad o informację ministra obrony narodowej o wynikach prac podkomisji w Ministerstwie Obrony, kierowanej do niedawna przez pana Berczyńskiego, a teraz przez pana Nowaczyka. Dlaczego? Wczorajsze posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, gdzie relacja z prac tej komisji miała być przedstawiona, została w trybie nagłym odwołana. Jednocześnie wieczorem dowiedzieliśmy się z programu telewizyjnego, że wyniki śledztwa przedstawione 10 kwietnia tego roku były, mówiąc krótko, sfałszowane, zakłamane. Jeśli mamy do czynienia z jakimś kłamstwem smoleńskim, o którym mowa jest w debacie publicznej w Polsce, to to jest właśnie to kłamstwo. To jest właśnie to kłamstwo, pominięcie pełnej analizy, ekspertyzy specjalistów z Wojskowej Akademii Technicznej w przygotowywaniu raportu z prac podkomisji kierowanej przez pana Berczyńskiego i informacja na temat prawdy o wynikach prac ekspertów powołanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a rekrutujących się ze specjalistów i inżynierów Wojskowej Akademii Technicznej, Wysokiej Izbie i społeczeństwu polskiemu, Polakom, jest po prostu niezbędna. Dziękuję bardzo. Panie pośle, ale